Litości! Litości! Nie zabiję cię, jeżeli będziesz posłuszny. Zorro. Wspaniale. Przepiękne. Co im w głowach? Marnują nasze podatki. Czasami trzeba. Taka impreza odbywa się tylko raz w roku. A wiesz, ile pieniędzy wydali na powitanie generał gubernatora? Ile? Mnóstwo. Pieniądze, na które ciężko pracujemy, marnują się. Marnują się bez końca. Wszyscy czekali na ten dzień. Czasami nieźle wydać trochę grosza. To trudny problem. Wydarzyło się coś ważnego. Arles przeziębiła się. Arles? Jak się czujesz? Przeziębić się w taki dzień. Czy to znaczy? Zatańczę dzisiaj w konkursie. Reprezentujesz nasz okręg. Postaraj się. Bernardzie, nie proś. Lolito, zatańcz zamiast mnie. Bardzo dobrze tańczysz. Nie uczestniczysz w konkursie ze względu na mnie. Proszę, reprezentuj nasz okręg. Niemożliwe. W ogóle nie ćwiczyłam. Więc muszę ja. Nie powinnaś. Ludzie będą zawiedzeni. Wygrałaś. Nie spełnię twoje oczekiwania, ale zatańczę. Dziękuję. Powodzenia. Jesteś przebiegła. Wygrałeś. Nie jesteś przeciwnikiem dla mnie. Przykro mi. Nie musi pan ćwiczyć. Jestem pewien, że pan zwycięży. Oczywiście. Mają rację. Jest pan, oprócz Zorra, najlepszym szermierzem. Ale ten bandyta nie będzie brał udziału w turnieju. Pan zwycięży. Zorro mnie też nie pokona. Ma pan rację. Skorpion napadł na sklep. Przeklęci bandyci. Właśnie mnie zawiadomiono. Ruszamy. O co chodzi? Za mną. Kapitanie Jackie, nie możemy teraz iść. Uczestniczymy w powitaniu generał gubernatora. Niedawno pan przybył i nie zna pan tutejszych zwyczajów. Każdy ma swoje zadanie. Ochronę generał gubernatora, patrolowanie placu i inne. Nie ma nikogo, kto mógłby ścigać bandytów? Komendant wydał szczegółowe rozkazy. Odnośnie ważności działań? Później porozmawiamy. Poza tym jest doroczny festyn. Nie możemy tracić czasu. To głupie. Właśnie. Lenie,
Dobiorę się wam do skóry. Ten nowy kapitan jest uparty. Mówisz o kapitanie Jekyllu? Dzisiaj jest festyn, a on kazał nam gonić bandytę. Czy to mądre? Gonić bandytę? Znowu ktoś tutaj grasuje? Właśnie. Nie możemy pracować w dniu festynu. Dlaczego kapitan zachował się tak gwałtownie? Nie mogę tego głośno powiedzieć. Skorpion znów się pokazał. Napadł na sklepikarza w porcie. Zabrali wszystko, co wartościowe. Czy wysłaliście pościg? Mówiłem ci, mamy festyn. Obrzydliwy typ. Co jest ważniejsze, festyn czy bezpieczeństwo ludzi? Każecie płacić wysokie podatki i tracicie czas na zabawie. Generał gubernator przybywa. Jesteśmy zajęci organizowaniem ochrony, patroli i przebiegiem ceremonii. Czy ta suknia jest odpowiednia na konkurs? Bardzo ładna. Zamierzasz uczestniczyć w konkursie tańca? Być może. Porucznik będzie szczęśliwy, jeżeli zwyciężysz. Zwycięzcy konkursu tańca i turnieju szermierczego mają się pocałować. Porucznik wygra w turnieju. Jeżeli Lolita też zwycięży, będą się całowali. Wykluczone. Przykro mi. Chciałbym być dobrym szermierzem. Mógłbym cię pocałować. Niespełnione marzenia. Masz rację. Mogę się nie starać. Co zrobisz? Zrobię? Nie obchodzi cię, że Gabriel będzie całował Lolitę? Nie chcę, żeby to zrobił. Ale martwię się Skorpionem. Żołnierze będą na festynie. Jestem pewien, że Skorpion się pokaże. On żyje, jest tylko ranny. Pomóż nam. Oddajcie nam pieniądze. Nie mamy pieniędzy. Zarabiasz dużo pieniędzy, łowiąc ryby. Dawaj oszczędności, bo zabijemy wszystkich. Dobrze. Nie krzywdźcie dzieci. Ładować forsę do worków. Skorpion, zawiadomię wojsko. Dziękuję za informację. Złapiemy ich po festynie. Widziałeś mężczyznę ze znakiem Skorpiona? Uciekli w kierunku jaskini. Dzięki, dzieciaki. Zamierza pan sam ich schwytać?
Skorpion? To prawda. Widzieliśmy jego znak. Kapitan Jekyll udał się do jaskini. Sam. Będzie w pojedynkę walczył ze Skorpionem? Jesteśmy szczęśliwi, że generał gubernator zaszczycił swoją obecnością nasz festyn. Zaraz rozpocznie się konkurs tańca i turniej szermierczy. Zaczynamy konkurs tańca. Gdzie jesteś, Diego? Z numerem pierwszym panna Nancy Lopa. Jest tam kto? Chodźcie tutaj. O co chodzi? Dlaczego sam nie przyjdziesz? Co się dzieje? Co się stało? Łotry, nie będziecie już bezkarni. Wkrótce twoja kolej. Mam nadzieję, że zwyciężysz. Kto to? Zorro! Będę się zjawiał tak długo, jak długo zło będzie kwitło. Pomogę ci, kapitanie Jekyll. Nie chcę twojej pomocy. Postaraj się, Lolito. Reprezentujesz nas. Jesteś niezły. Ty też. Za dobry, żeby być bandytą. Konkurs tańca zwyciężyła... Seniorita Lolita. Bardzo dobrze.
Dlaczego mi pomagasz? Jestem z tymi, którzy mają rację. Zamknij się. Jesteś jednym z nich, bandytą. Dzisiaj nie będę z panem walczył. Teraz cię zdemaskuję. Ostatnia rozgrywka turnieju. Dokończymy kiedy indziej. Zorro, uciekasz? Czeka mnie jeszcze jedna walka. Rozpoczynamy ostatnią walkę turnieju szermierczego. Nasze stosunki poprawią się. Jestem pewien, że zdobędę mistrzostwo i pocałuję cię. Ostatnia walka. Gotowi? Zwyciężył porucznik Gabriel. Więto, szybciej. Piękny taniec i akcja szermierza. Lolito, Gabrielu, byliście wspaniali. Chciałbym cię nagrodzić, dając ten naszyjnik, Lolito. Dziękuję bardzo. I te szable Gabrielowi. Czuję się zaszczycony. Kolej na pocałunek zwycięzców. Czekałem na to bardziej niż na cokolwiek innego. Co robić? Zatrzymaj się! Zorro? Gabrielu, musisz walczyć jeszcze ze mną. Późno, ale nie za późno. Jesteś bardzo zajęty, Gonzales? Chcę, żebyś sędziował. Pokaż mu, kto jest najlepszy. Co to? Walka między Zorrem a Gabrielem. To twój ostatni dzień. Zwyciężyłem. Nie chcę nagrody, ale nie wzgardzę pocałunkiem.
Gonić go! Nigdy nie zapomnę tego dnia, Lolito. Strzelać! Był to film z serii Zorro, wersja polska, Studio Publishing.